Lech Poznań przedłużył o 4 lata kontrakt z Tymoteuszem Puchaczem. Lewy obrońca na co dzień trenuje z pierwszą drużyną kolejorza. Klub pokłada w nim duże nadzieje. Sam zawodnik jest przekonany, że Lech stwarza młodym piłkarzom najlepsze warunki rozwoju. Wielu wychowanków tego klubu gdzieś wypłynęło na szerokie wody, gra w ligach zagranicznych, także myślę, że Lech Poznań jako klub do rozwoju dla młodych zawodników jest to najlepsza firma w Polsce. A przede wszystkim od roku jest w pierwszym zespole, trenuje w pierwszym zespole, gra w rezerwach, wypracował sobie debiut wiosną w pierwszym zespole. Przede wszystkim jest to profilowo bardzo dobry zawodnik pod tego lewego obrońcę. Silny, bardzo dobre warunki fizyczne, bardzo dobra lewa noga, lubi grać ofensywnie, więc dokładnie pod nasz styl gry i teraz tego, co mu brakuje, to jest doświadczenie. Doświadczenie Puchacz najprawdopodobniej będzie zbierał, podobnie jak inni jego koledzy, na wypożyczeniu. Dzięki temu rozwiązaniu piłkarz będzie miał większe szanse na regularną grę na wysokim poziomie, a następnie wróci do Poznania, by grać dla kolejorza. Następny krok byłby najlepszy, czyli wypożyczenie do pierwszej ligi. Tak samo, w takim samym momencie jak Robert Gumny czy Kamil Jóźwiak, więc tą ścieżką wydeptaną przez Kamila i Roberta Tymek powinien też podążać. To jest kwestia pewnego prawdopodobieństwa, że znacznie łatwiej, lepiej też skontrolowanie Tymek będzie miał latem, aby wejść, rywalizować już zdecydowanie o wyjściowy skład. Tymoteusz Puchacz ma już za sobą debiut w Ekstraklasie. W maju pojawił się na boisku w końcówce wyjazdowego meczu z Brukbetem Termaliką Nieciecza. Na co dzień obrońca zalicza występy w trzeciej lidze w ekipie rezerw kolejorza. Tymek teraz jest na takim etapie, na którym był Guma bądź Kamil Jóźwiak rok temu, tak? Więc goni ich, jest rok młodszy, ale jesteśmy przekonani, że duża perspektywa jest przed nim, dlatego się też zdecydowaliśmy na przedłużenie kontraktu. Chciałbym na pewno gdzieś więcej czasu spędzać na boisku tutaj przy Bułgarskiej, na boisku Ekstraklasy. Na pewno będzie to wiązało z tym, że będę musiał pójść na wypożyczenie, zdobyć trochę doświadczenia, wrócić no i podjąć rękawice w walce o pierwszy skład w Lechu. Puchacz urodził się w Świebodzinie. Przygodę z piłką zaczynał w miejscowej Pogoni. Potem grał dla UKP Zielona Góra. Od 2013 roku trenował już w strukturach Akademii Lecha Poznań. Z początkiem tego roku rozpoczął treningi z pierwszą drużyną kolejorza.